Pragnę jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie powitać. Za chwilę kończy się kolejny rok. Kończy się kolejny odcinek naszego życia. Jest to czas, kiedy warto zacząć od jakiejś analizy, od podziękowania za przeżyty rok. Ale wiecie, może zacznie trochę nietypowo, bo tak jak dzisiaj z rana jeszcze przeglądałem swoje notatki, to mówię, żeby to kazanie nie wyszło takie pesymistyczne, aczkolwiek pamiętajcie, że nie do tego zmierzam. Dlaczego? Bo nawiązuję trochę do tych wiadomości, które możemy gdzieś tam obejrzeć w telewizji, przeczytać w internecie. W ogóle jak człowiek tak obserwuje codzienność, tak, to co się dzieje, tak? Bo jakby cały świat ma swoje zmartwienie. Każdy czym się martwi, czym się przejmuje, zastanawia się. Każdego dnia, a nawet każdej chwili coś się zmienia, coś nabiera nowych form, wiele rzeczy nabiera nowych form, nowych kształtów. Człowiek gdzieś po prostu leci, leci, kolejne zmiany, kolejne wezwanie i tak dalej. My, jako lud Boży, który ufa Bogu, Ufa w Jego obecność, w Jego prowadzenia nas na co dzień. Spróbujemy na podstawie Pisma Świętego nieco zobaczyć, nieco poczytać, dlatego żeby podziękować Bogu, żeby nasza wiara została umocniona tym, co Bóg przekazuje nam na kartach Pisma Świętego. I właśnie co Pismo Święte mówi, jak na to reagować. Na sytuacje codzienne, które nas gdzieś tam dotykają, albo nie nas, z którymi tam gdzieś obserwujemy. W naszym życiu przeżywamy jakby takie trzy pasma. Czasami jest takie czarne pasmo, takie ciemne, czasami może być takie szare, nie wiadomo co, i niby nie. Ciemne i niby niezbyt jeszcze jasne, jakoś tak po środku. I trzecie takie białe pasmo, kiedy wiadomo, jest tak wszystko dobrze. Może ktoś zobaczy w tym wszystkim jakiś fragment ze swojego życia? Może i nie. Aczkolwiek zobaczymy. Ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, miało miejsce pewne wydarzenie. W miasteczku Enterprise, to jest sztat Alabama, żyli ludzie, którzy zajmowali się uprawą bawełny. I wszystko było fajnie, oni z tego żyli, z tego utrzymywali się, utrzymywali rodzinę. I to było do 1915 roku. W tym roku pojawił się taki mały owad, który nazywa się kwieciak bawewniany. Kto może wie, taki malusieńki owad z takim długim nosem. I właśnie ten mały owad zjadł po prostu wszystko, co było. Wszystko, co wyrosło, on po prostu to zjadł. Oczywiście doznali szoku, bo nie było czego sprzedać, nie było pieniędzy na następny rok, no ale więc jakoś postarali się przetrwać. To, co było, oni to musieli wyplewić, zniszczyć, jakby tak, żeby, no, mając nadzieję, że ten owad więcej nie wróci. Na następny rok, gdy znów to zasiali, no on zaś powrócił. I znowu nie było, zjad wszystko, co tylko można było, i nie było żadnego plonu. I co robić w takiej sytuacji? Nie potrafili zlikwidować tego szkodnika. Wszystko upada, wszystko się burzy. Nie mają pieniędzy, nie mają za co karmić rodzinę. No i szukają wyjścia z tej sytuacji. Ktoś zaproponował, że słuchajcie, spróbujmy uprawiać orzech ziemny, arachid. arachid. Orzeszka arachidową, tak? No, zaczęli zastanawiać się, bo wiadomo, całe życie robili co innego, no ale trzeba było próbować, bo jak już raz, drugi, trzeci nie wypaliło się, nie mają za co żyć. Więc zaczęli zasadzili te arachidy na kolejny rok, jeszcze na kolejny. I wyobraźcie sobie, że na tym orzeszku bardzo dobrze zarobili. I to miasto jakby wróciło do normy, jakby odzyskali swoją taką niepodległość finansową, mieli co jeść i za co się utrzymać. Po czterech latach, gdy problem już był zażegnany, powiedzieli, w tej chwili wszystko jest dobrze, miasto znów powróciło do swojej normy, ale żeby to nam zostało w pamięci, to postanowili zrobić następujące. Zrobili taki pomnik, który był jakby na na część tego wydarzenia na tym pomniku stała kobieta, która w rękach trzymała tego owada, którym jest kwieciak bawewniany. Czyli mieli ten ciemny period, kiedy wszystko zostało zniszczone, nie było już żadnej nadziei na poprawy. Później taki jakby szary period, kiedy próbowali coś zrobić, a i tak nic nie wychodziło. A później nastąpił tak zwany biały period, takie białe pasmo, Polepszenie i zwycięstwo nad sytuacją. Nie wiem, drogi bracie, droga siostra, jaki był u ciebie ten rok. Jakie pasma przechodziłeś w swoim życiu? Co się wydarzyło w twoim życiu? Co ci leży na sercu? Z czym borykałeś się na co dzień? Ale jeżeli wszystko jest u ciebie w porządku, ze zdrowiem, z finansami, z, z rodziną, z dziećmi, wszystko jest na topie, chwała Panu. A raptem było coś, co było nie według myśli, co poszło nie według planu, kiedy czasami albo wszystko może leciało w dół, nie potrafiłeś tego zatrzymać, nie potrafiłeś na tym opanować. Próbowałeś tego wydostać i nic nie wychodziło. A co wtedy? Właśnie otwórzmy Biblię, wsiadnijmy do jednej historii, która jest zapisana w drugiej księdze Kronik. Druga księza, księga Kronik, dwudziesty rozdział. Od pierwszego wersetu. Dwudziesty rozdział. Druga księga Kronik. Jest to opisana historia. Może nie będę czytał całego, bo trochę nam by to zajęło, więc możecie prześledzić. Jest to historia, kiedy żyje sobie taki król Jehoshafat, to tak dokładnie około 2900 lat temu i król Judei, żyje on w Jerozolimie, żyją ludzie, wszystko jest w porządku i nagle któregoś dnia słyszy wieść, że naciągają e, narodowości tak jak Maonici, Amonici, Moabici, którzy chcą najechać Jerozolimy. E... Jaka jest reakcja króla, ludu, tak? co za tym występuje. I tak już zabiegając do przodu, jak Bóg daje zwycięstwo. I spróbuję to przeanalizować. Zachęcam was, byście w domu otworzyli tą historię, żeby sobie przypomnieć. E... Więc król Jehoszafat, był to bogobojny król, Judy, który wiele zrobił dla Pana, wszystko było fajnie, dobrze się powodziło, aż do tego momentu, kiedy słyszę, że nadciąga wojsko nieprzyjaciela, i którzy chcą zagarnąć Jerozolimy, Pozostaje tak około dwóch dni, zanim wojsko nieprzyjaciela by podciągnęło pod mury Jerozolimy, pod mury miasta. Więc co robi król Jehoszafat? Jego reakcja zostaje szczerze opisana na kartach Pisma Świętego. Trzeci, czwarty wersety wspominałem, że król się zląkł, wystraszył się. Zaczęli posić, zaczęli się modlić, aby ta sytuacja się naprawiła i to wszyscy, cały naród, bo tam jest napisane, że przyszli, żeby prosić Boga o ratunek. Przechodzą do Jerozolimy, do świątyni i wydawało się, że w których momencie, że nic się nie dzieje. Modlą się, proszą Boga, i raptem w tym czasie, gdy oni się modlą, 14 wester nam o tym mówi, że jeden mąż o imieniu Yahaziel, na którego schodzi duch pański, prorokuje, tak, wojna będzie, ale będzie to wyjątkowa wojna. Wyjątkowa walka, nie będziecie musieli walczyć, będziecie stali i patrzyli, jak Pan będzie walczył za nas. Dalej, następne wersety mówią. Wtedy król Jehoszafat oraz wszyscy judejczycy oddali pokłon Panu. Gdy kolejnego dnia budzą się, perspektywa wojny nigdzie nie zniknęła. Raczej nie do końca, Można by sobie wiedzą albo zdają sprawę, co oznaczają te słowa, że będziecie stali i patrzyli, jak Pan będzie walczył za was. Wiecie, byłoby tak fajnie, pomodlić się i następnego dnia wszystko zostaje załatwione. Nie zawsze tak jest. Ale w ich sytuacji zapowiada się wojna, słuchajcie. My wiemy, co to znaczy. Tutaj leży Jerozolima w jednym miejscu. W drugim miejscu nadchodzi wojsko nieprzyjaciela. Pomiędzy nimi znajduje się dolina przed pustynią Jeruel. Więc... Król z całym wojskiem wychodzą z, z miasta, z Jerozolimy, idą naprzeciwko nieprzyjaciela i mają spotkać się gdzieś, tak zakładają, że w tej dolinie. Posłuchajcie, i teraz ma miejsce to, co podczas walki jest po prostu nielogiczne. Nawet można powiedzieć, że no, czy tak do końca normalne, na warunki wojenne i oczywiście dalece niestrategiczne, bo zamiast tego, aby z przodu postawić najlepszych wojowników, swojego wojska, najlepszych, najsilniejszych mężczyzn. Król radzi się z całym ludem, proponując naprzód postawić lewitów. Zamiast wojska, zamiast najlepszych wojników stawiałem lewitów. W pierwszych szeregach. Wyobraźcie sobie, że wychodzimy jako wojsko i z przodu stawiamy kogoś Śpiewaków. Chór stawiamy z przodu, żeby oni walczyli w tej sytuacji. sytuacji wojny. Niewyćwiczone wojsko regularne, nie kogoś, kto potrafi, kto zna się na walkach, ale kogoś, kto zajmuje się zupełnie czym innym. A na dodatek nie posiadających broni i którzy mają tylko śpiewać. No ciekawa strategia. Z ludzkiej perspektywy musielibyśmy bardzo mocno zastanowić się nad taką strategią, która zdecydowanie nie wydawała się być dobrym pomysłem. Jecha co Ty robisz? No, bo można powiedzieć, że wysyłasz ich na wierną śmierć. Ale postanowili właśnie zrobić ten sposób. Ufając Pana, jako pierwsi w szeregach poszli lewici. Oni wychodzą, lewici biorą do swoich rąk instrumenty i zaczynają wielbić Pana. Może gdzieś tam w sercu walczyli z tym strachem, ale zaczynają wielbić Boga, śpiewając radosne pieśni pochwalne. I w tym momencie coś się dzieje. Słuchajcie, coś się dzieje. Wrogowie zaczynają niszczyć siebie nawzajem. Wersety 22-23. Oni dopiero wychodzą z Jerozolimy, a tam się coś dzieje. Oni... Co się wydarzyło do końca, nie wiemy, nie wiemy, ponieważ Biblia nam o tym nie sprawozdaje. Mówi bardzo treściwie i tak jakoś no, dyskretnie, że zaczęli się niszczyć. Wyniszczyli jeden drugiego. Oczywiście lud Boży nic nie wie jeszcze na ten temat, bo nie dopiero jeszcze dochodzą do tego miejsca. Podchodzą bliżej i 24 werset mówi, że patrzą na doliny i coś widzą. Widzą, że jest wojsko zniszczone, że nikogo nie ma wśród żywych. Oni nie widzieli co się wydarzy. Przyszli na to miejsce, zobaczyli to, co zobaczyli. Być może różne myśli mieli w sercu swoim, ale gdy dotarli na miejsce walki, to okazało się, że trzeba zająć się nie walką, tylko sprzątaniem i zbieraniem łumu, którego było wielkie mnóstwo. Kolejne wersety nam sprawdzają, że zajęło im to trzy dni. Dopiero następ czwartego dnia zebrali się w Dolinie Beracha, czyli Dolina Błogosławieństwa, gdzie naród pobłogosławił Pana. Gdy skończyli z tym, wracają do Jerozolimy, ponieważ z pomocą Pana niebezpieczeństwo przeminęło. A gdy powracają do Jerozolimy, zbierają się jako cały lud razem, oddają część Panu, udając się do świątyni Pańskiej. 26 werset. Zwyciężyć i nie zapomnieć. Można wejść w strefę spokoju, strefę rozwiązanego problemu, zwyciężyć, a później pomyśleć, że no może nie było tak źle, nie było tak strasznie, może na zapas martwilibyśmy się. Mijają wszystkie problemy, udręki, z którymi człowiek boryka się na co dzień. Wracamy do normy, a pytania... Pozostaje, gdy przyjmie to ciemne pasmo w moim życiu. Co zrobię z tym Bożym zwycięstwem? Co zrobię z tym Bożym zwycięstwem? Trzy myśli, z którymi, którymi chciałbym z Wami podzielić się. Co trzeba robić w takich sytuacjach? trudnych sytuacjach życiowych, sytuacjach, gdy ktoś idzie na nas z wojskiem, sytuacjach, gdy sypią się nasze finanse, powstają problemy zdrowotne, kiedy może psują się relacje gdzieś tam w rodzinie, wśród znajomych. Od czego zacząć? Co wtedy robić? Oczywiście w Biblii znajdziemy wiele, wiele i wiele dobrych porad. Tutaj bazujemy się na historii, która jest zawarta w 20. rozdziale tej księgi i spróbujemy kilka takich fragmentów jakby wyszczególnić. Pierwsze. Zacznij dziękować. Dziękowania Panu jest najmocniejszą bronią, więc zacznij od, od tego, aby dziękować Panu Bogu za wszystko. Logika mówi, przecież wojna i wojnę tak się nie prowadzi. Najodważniejszych i najmocniejszych, najsilniejszych zawsze stawiano z przodu, ponieważ jeżeli oni zaczną zwyciężać, to wszystko pójdzie po, po dobrej myśli i wojsko nieprzyjaciela zacznie uciekać. W tej historii widzimy absolutne przeciwieństwo. Bo jak pamiętamy, Lewici poszli jako pierwsi w szeregach. Idą i wielbą pana. Nie wiem, co leży na sercu każdemu z nas. Czy mamy radość, czy mamy zmartwienie, z czym borykamy się na co dzień, co męczy serce każdego z nas, co by nie było w Twoim życiu, zacznij od uwielbienia, od dziękowania, ponieważ podziękowanie jest najmocniejszą bronią w naszych rękach. Biblia opowiada nam inną historię, kiedy w narodzie izraelskim zaczęto chwalić Pana Boga. W tym momencie mam na myśli 15 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Pamiętam tą historię, kiedy naród izraelski przechodził przez Morze Czerwone tak? i jest tam Miriam oraz inne kobiety, które wziąły się do rąk instrumenty, wysławiali, chwalili Pana Boga. Jeden z szczegółów. W tej sytuacji wdzięczność jest opisana po wydarzeniu. Ja nie chcę oczywiście jakoś zniekształcić, jakoś no, w złych... Farbach pokazać ten fragment, tylko po prostu spróbuję, jakby nieco naszkicować nam. Stojąc przed wodami morza, tak jak oni dopiero pode jak lud dopiero podszedł do tego morza. Z tyłu mają wrogów, z przodu mają wody, nie mają, wodę mają, nie mają gdzie uciekać. I mogliby mówić, zresztą mi mówili, Panie, uwierzyliśmy Tobie, żeby uwierzyliśmy Tobie, zaufaliśmy Mojżeszowi jako Twojemu e, słudze, wyprowadziłeś nas, a teraz co? Dość do tego miejsca, że za nami, za nami biega wojsko egipskie? No nie pisaliśmy na to. Ale chwilę później morze się rozstąpiło. Cały naród przechodzi suchym lądem i dostają ratunek. Oni zaczynają wielić Pana. Jest czasami szansa wielić Pana na niewłaściwej stronie. Jak powróćmy do historii z królem gdy I zobaczymy, że chwalą Pana Boga kilka razy, a dokładnie cztery razy. Nie chcę tutaj oczywiście przywiązywać żadnej uwagi do liczb, cokolwiek sugerując w tej sprawie. Nie. Chodzi tylko o częstotliwość oddawania chwały Panu w ciągu jednego i to negatywnego wydarzenia. Za pierwszym razem wystawiali, gdy w natchnionych słowach Jahaziela Pan Bóg powiedział, że zostaną, że będzie to walka nie narodu, tylko Pana Boga walka, moja walka. Nie wiedzieli, jak to będzie, ale już wielbili Pana. Gdy udawali się na wojnę, jeszcze... Nie wiedzieli jak to będzie, więc razem z Lewitami wielbą Pana. Później, czwartego dnia, jeszcze raz wielbą Pana jako mężczyźni, jako wojsko. Gdy wrócili do miasta, zbierają cały lud, przychodzą do świątyni Pańskiej i znów dziękują wielbą Pana Boga. Moi drodzy, obecnie cały świat się troszczy, zamartwia, się niepokoi, stresuje się. Każdy ma jakiś strach i pewne obawy. Ogólnie wiele rzeczy mogą wydawać się trudne, straszne i ciężkie do pokonania. Oczywiście nie da się wszystkiego w życiu przewidzieć, jak to się rozwiąże, jak to będzie wyglądało, ale Biblia wyraźnie przemawia i zachęca nas, aby się nie trwożyć. I się nie troszczyć. Czy masz zdrowie, czy nie masz zdrowia, czy masz środki finansowe, czy nie masz, stawaj na kolana i zacznij wielbić Pana Boga. I to pomoże nam przeciwstawić się złym chwilom w naszym życiu. W każdej sytuacji wielbi Pana, nie zapominajmy Jemu dziękować. Gdy Jezus się modlił w Cymanie, chwilę wcześniej w tekst sprawozdanie, że szedze swoimi uczniami. Na górę oliwną śpiewali, wielbili Boga, szli, wielbili Pana. Apostoł Paweł i Sylas, gdy byli w więzieniu Filipii, tak? W więzieniu, gdzie delikatnie mówiąc, no, nie najlepsze warunki dla funkcjonowania człowieka. Zaczynają wielbić Boga. Hiob, jeden z najbardziej prawitych mężów, gdy cierpiał, to mówił: Czyżby tylko dobre rzeczy mamy przyjmować od Boga? Ja wiem, to tak fajnie się czyta, tak fajnie się mówi, a jak to jest w praktyce? Ale Biblia nas zachęca. Uwielbienie Boga, oddawanie Jemu czci nie jest uzależnione od tego, czy chcę teraz robić, czy nie chcę tego teraz robić. Czy mam chęci, aby Go wielbić, czy nie? Od tego nie zależy. Dzień czynienia, uwielbienie nie jest uzależnione od sytuacji i warunków wewn zewnętrznych, wewnętrznych. Jest to bardzo ważne, aby w naszym życiu uczyć się uwielbić Pana Boga niezależnie od sytuacji. Gdy logika mówi, że nie wypada, tak nie może być, w ten sposób się nie walczy, nie wygrywa się bitwy. Gdy całe wnętrze nawet sprzeciwia się temu wszystkiemu. Jest to nielogiczne, gdy Paweł się modli, w więzieniu, Hiob, który nie ma pretensji i który nie złożyczy Bogu. Jezus, który śpiewa z uczniami, a i tak wiesz, za chwilę wyląduje na krzyżu. Uwielbienie Boga i oddawanie Jemu czci nie jest uzależnione od sytuacji wewnętrznej od wewnętrznych bodźców. Kolejna myśl. Pan Bóg działa. Ponieważ jak tutaj czytaliśmy, nie wasza to jest walka. Tak, jest czas, gdy my walczymy, ale tym razem stój i patrz na ratunek, który posyła ci Pan. Jutro wyjdziecie do nich i zobaczycie. Więc występują i jest taki ciekawy, ciekawy moment w 22 wersecie. I w ten czas, w tym momencie, gdy otworzyli swoje usta, nie wcześniej, nie później. Problem może być, gdy nie dziękujemy i niewielbimy Boga wcześniej. No, panie, będę ci wdzięczny, jak... jak już wszystko będzie dobrze. No, tak serce będzie spokojne i już te myśli tak pozbieram i będę Ci dziękował za to, co robisz w moim życiu. Zacznij to robić wtedy, gdy jeszcze tego nie masz. Gdy Lewicy zaczęli śpiewać, pan nastawił zasadzkę. Moja i Twoja wdzięczność zaczyna jakby prowadzić rękę Pana i coś zaczyna się dziać w świecie duchowym, czego nie widzimy na własne oczy. Pan działa wtedy, gdy człowiek jest wdzięczny i daje coś z siebie. Może jakieś kłopoty, problemy życiowe potrafią człowiekowi zasłonić oczy i siedząc zastanawia się nad tym wszystkim, jak to ugryźć. Może ktoś jest nawet zawiedziony, rozczarowany. Dziękujmy, nawet wtedy, jeśli nawet wszystko mówi przeciwko. Co, co zrobić? Otwórz Słowo Boże. To jest najlepszy lek. Najlepszy lek na wszystkie czasy. Poczytaj psalm, jakiś fragment z Biblii. Zacznij od czegoś i żeby ręka Pana ruszyła Ci z pomocą. Bo jak tutaj czytamy, gdy otworzyliś swoje usta, zaczęło się dziać. Przypomnijmy sobie jeszcze raz historię Pawła i Sylasa, gdzie byli w Filipi, o tym sprawa zdaje 16 rozdział e, dzieł apostolskich. Siedząc w więzieniu, oni śpiewają, wielbią Pana. W ten czas Pan zaczyna poruszać ziemię. Słuchajcie, no, jest czas, kiedy my możemy zobaczyć skalę, jak wygląda nasza ziemia, tak? Jakie to jest potężny teren. Słuchajcie, dwie osoby siedzą, wielbią Pana Boga, i Pan Bóg zaczyna trzęsić ziemię. Czy to nie jest cud, czy to nie jest coś niesamowitego? Później kolejny, lepszy cud nawet. Ludzie zaczynają wyznawać swoje grzechy, przyjmują Jezusa, ponieważ dwie osoby zaczęli wielbić Pana Boga. Pamiętacie, bo ten straż więzienny. On później bierze Pawła i Selasa do, do siebie, do domu, do swojej rodziny, o nich słuchają i oni oddają swoje serce Panu. Nic tak naprawdę nie wiemy na temat tego, co się dzieje wokół nas na co dzień. Mam na myśli sprawy niewidzialne to, czego człowiek nie może zobaczyć zwykłym okiem, czego nie możemy dotknąć. Sprawy, które znajdują się poza naszym, jakby zasięgiem takim cielesnym. Tam cały czas odbyła się walka. Walka za każdego z nas. Przypomnijmy sobie taką historię. Może nawet słyszeliście, nieraz może, tak? Jeden człowiek, tak przynajmniej ja ją znam, śpi jeden człowiek i ma sen, że on idzie brzegiem morza, obok niego idzie Jezus, za nim dwie pary śladów i on wyraźnie wie, że to są jego ślady i ślady Pana Jezusa. I gdy wszystko było fajnie, wszystko było dobrze, on widzi dwie pary śladów, wszystko jest elegancko. Ale gdy przychodzili te ciemne momenty życia, te problemy, to jak on obrócił się, to mówię, ty, no tylko jedna para śladów. I mówię, no Panie Jezus, jak było mi źle, to no, gdzieś Ciebie nie widziałem, no, nie było Cię przy mnie. Wtedy Jezus opowiada, nie widzisz drugiej pary śladów tylko dlatego, że, nie, że gdy było ci źle, wtedy niosłem Cię na swoich rękach. Właśnie, niosłem Ciebie na swoich rękach. Czasami jest tam, można nawet ciężko wiedzieć, tak prostą, taką dziecięcą historię, ale ta historia wyraźnie pokazuje, że czasami w naszym życiu Pan Bóg działa dyskretnie i zostaje niezałożony przez nas. Gdzie jesteś, Panie? Gdzie jesteś? Tyle modlimy się, tak wołamy do ciebie. A może modli się i żadnej reakcji? Albo więcej, modli się, a wszystko tylko się pogarsza w Twoim życiu? A może chcesz zaprzestać się modlić? Pan Bóg zaczyna działać wtedy, gdy zaczynamy dziękować Jemu za wszystko w naszym życiu. Gdy naród izraelski wędrował do Ziemi Obiecanej. Wrogowie zaprosili proroka Bileama, żeby ich przeklinał. Jest ta historia zawarta w czwartej Mojżeszowej, jeśli się nie mylę, 24-25 rozdział. I gdy chciał prorok ich przeklinać, gdy chciał tego dokonać, to nie mógł. W tym momencie cytuję werset z księgi Nechemiasza, 13 rozdział, drugi werset. Najęli przeciwko nim Bileama. Aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w co? Błogosławieństwo. Tak, Bóg przemienił to, przemienił to w błogosławieństwo. Przyszedł przeklinać i nie mógł tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg mu tego zabronił. Powiedział, nie będziesz tego robił. Jeśli ktoś chce zrobić ci krzywdę, a nawet nic o tym nie wiesz, ponieważ debilem chodził Gdzieś tam po tych górach, pamiętacie taka no, trochę nawet może wręcz satyryczna historia, bo tak przyszedł na jedno miejsce, no mówię, nie, nie idzie to przekleństwo, no to chodźmy na inny pagórek, albo na inną górę, no i gonili gdzieś tam sobie. Przecież lud sobie stacjonował na dole, zajmowali się swoimi sprawami codziennymi, Oni nie wiedzieli, co się dzieje dookoła nich. Ale Bóg działał. Bóg troszczył się o swój lud. Tak jak w życiu. Człowieka, zanim jest dobro, to przyjdzie czas, niestety czasami trochę tego złego. Jako króla Jehoshaphata było wszystko dobrze, wszystko spokojnie i nagle problem. Król modli się i wydaje się, że wszystko jakby idzie w dół, nic się nie dzieje dobrego. Gdy później wszystko się skończyło, znaleźli się w Dolinie błogosławieństw. Fajnie jest, czytając na przykład o Hiobie, mamy, znamy końcówkę tej historii, wtedy z innej perspektywy analizujemy to, owe wydarzenie, ale zanim człowiek dojdzie do doliny błogosławieństwa, niestety wielu przechodzi przez ciemną dolinę. Ciemna dolina, pamiętacie? Psalm 23, gdzie Dawid mówi, tak? Ale Dawid, który przechodził własne, właśnie tą ciemną dolinę, dalej mówi. Zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Słuchajcie, to jest niesamowite. Pamiętamy, ile nacierpiał się, ile jakby musiał uciekać od Saula, tak? Nie miał spokoju. No, raczej nie było to fajne. Ale mówię, nie ulęknę się zła, boś Pan Bóg jest ze mną. Jeżeli dzisiaj moje czy Twoje życie znajduje się w takim miejscu, to chcę każdemu z nas powiedzieć, Pan Bóg jest zawsze przy nas, nawet w tej ciemnej godzinie, w tak ciemnej dolinie. Pan jest zawsze z nami. Trzecia myśl. Nie zapomnij. Bo dziękujemy, Pan Bóg działa, ale nie zapomnijmy o tym. Jak minie czas, jak wszystko wróci do swojej normy, jak się polepszy. Kiedy wszystko zostanie rozwiązane i po jakimś czasie długim czy krótkim, gdy wszystko to minie, łatwo jest czasami powiedzieć. Chyba nie było aż tak źle. Może nadmiernie martwiliśmy się. Ale nie zapomnij. Prorok Jeremiasz mówi następne słowa. Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Księga proroka Jeremiasza, 29, 11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Psalm 126, czytam następne słowa. Piątej, szósty wersety. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Taka miła dla ucha jest ta druga część tego fragmentu, tak? Ale jest tam również i pierwsza część. No niestety autor psalmu tego nie rozdziela. On mówi, że są łzy, ale jest i radość. Tak by się chciało radości. Tak by się chciało, żeby wszystko było pomyślnie i jak najlepiej. Żeby ci, którzy niosą ze łzami, no tak, szli bez tych łez, tylko żeby wracali z tymi, e, z tymi snopami i z radością. No, chciałoby się tak. W historii, jak już wspominałem, z historii z królem Jehoszafatem, wielbem Pana Boga, Wiele razy. Gdy kompletnie nie wiedzieli, jak ten problem ma być rozwiązany, w jaki sposób przyjdzie pomoc, gdy usłyszeli prosto, wielbą Pana, dziękuję Jemu. Gdy szli na miejsce walki, chwalą Pana. Gdy otrzymali wybawienie, kolejny raz wracają do miasta, kolejny raz. wielbym, wielbą i chwalą Pana Boga. Jak często ja dziękuję Bogu. Łatwiej jest dziękować na finiszu, gdy wszystko jest dobrze, gdy wszystkie problemy załatwione jest idealnie. No to chwała Panu, wtedy zrobimy święto. Tak, można zrobić. Ale czy dziękuję Mu wcześniej? Czy dziękuję wtedy, kiedy jest niepomyśli i kiedy jest niedobrze w moim życiu? Chcę tylko zwrócić naszą uwagę, abyśmy pamiętali o łasce Pana Boga. Ludzie stawiają pomniki, tablicy, aby nie zapomnieć o tym czy innym wydarzeniu, szczególnie kiedy są wdzięczni za pomoc i wybawienie. Ktoś stawia pomnik dla owada, ktoś dla, yy, stawia pomnik nawet dla kota są też takie pomniki albo innemu zwierzęciu lub człowiekowi. Jaki ja stawiam pomnik dla tego, kto na co dzień troszczy się o mnie? Kto mnie chroni i prowadzi przez te burzliwe fale życiowej wędrówki? Oczywiście nie mam na myśli pomnik jakiś kamienny, betonowy, ale pomnik, który byłby w sercu każdego z nas. Ten pomnik postawiony w USA dla kwieciaka bawełnianego jest potężną lekcją dla mnie, jak i dla chrześcijanina. Abym się nauczył nie zapominać o łasce Pana Boga. Aby umieć analizować, aby w tej, w tej gonitwie codziennej, analizując swoje życie, podziękować Panu Bogu. Oczywiście to robimy rano, gdy stajemy, budzimy się, wieczorem, szczególnie gdy kładziemy się spać, aby o tym nie zapominać. Nie zapominać, ponieważ można zwyciężyć, a później. Zapomnieć. Zachęcam każdego z nas, byśmy byli wdzięczni. Byśmy byli tymi, którzy zaczynają od podziękowania. I to może być dla nas takim przykładem. Ta Dolina Błogosławieństw. Pamiętajmy o niej, bo to jest naprawdę niesamowita historia, która pokazuje. Sytuację życiową człowieka nieco z innej perspektywy, kiedy, jak ja mogę, jak, czego ja mogę nauczyć się w tej sytuacji, gdy naród przechodził pewne problemy, jaka była ich reakcja na to wszystko? Kończy się kolejny rok, przemija kolejny odcinek naszego życia, kolejny odcinek historii naszej ziemi. Jest to czas zatrzymania się w tym biegu i czas przeanalizowania życia każdego z nas. Nie święta, nie prezenty są finiszem roku, ale modlitwa i analiza mojego i Twojego życia. Nie zdobione drzewka, gdzieś tam i ładne świecidełka są zakończeniem, ale nasze skruszone serce, które prosi Pana o przebaczenie o pojednanie i o błogosławieństwo na kolejny odcinek życia. W Izraelu, jak pamiętacie, pod koniec roku ludzie robili porządki w swoich mieszkaniach, w swoich sercach, wyznawali swoje grzechy, a po przeanalizowaniu siebie, gdy arcykapłan wchodził do Najświętszego, tak, wyz, aby wyznać swoje grzechy i grzechy narodu oraz przebłagać Boga za naród, Cały lud stał i czekał na niego poza namiotem zgromadzenia. Był to czas, aby kolejny raz zrobić wybór i opowiedzieć się, po czyjej stronie jestem. Czas, kiedy człowiek dokonywał wyboru na kolejny odcinek swojego życia. Jest to czas, aby zrobić właściwy wybór. Jest to czas, aby doświadczyć Doliny Błogosławieństwa, zacząć dziękować, zwyciężyć. I nie zapomnieć o tym. Chciałbym, byśmy zostali przy tych myślach, abyśmy doświadczyli Doliny Błogosławieństwa, dziękowaliśmy i zwycięży, gdy zwyciężymy, żeby o tym nie zapomnieć. Niech dobry Bóg nas pobłogosławi. Niech nowy rok otworzy nowe horyzonty. Niech Bóg da nadzieję w nasze serca, aby to życie doczesne było według Jego dwoli i byśmy wszyscy razem doczekali jego powtórnego przyjścia, gdy wszyscy razem będziemy wielbić naszego wspaniałego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała niech mu będzie za to wszystko. Amen.